Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24, a dziś ze mną w studio jest Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego w Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o Nocy Muzeów, bo to jest między innymi oczywiście, bo to jest świetna okazja, żeby mieszkańcy, ale też turyści skorzystali z Państwa pojazdów, z tych przejażdżek. No właśnie, jak to w tym roku będzie wyglądało? Znaczy sama Noc Muzeów to oczywiście przede wszystkim te otwarte muzea, ale no, we współpracy z gminą Wrocław i kilkoma innymi podmiotami udało nam się stworzyć no, w tym roku taką dosyć bogatą ofertę przemieszczania się pomiędzy muzeami, że nie tylko no, historię w muzeum można zobaczyć, tylko historią też do tego muzeum można dojechać. No, bo najstarszy pojazd, który będzie na tych liniach specjalnych jeździł, będzie to tramwaj z 1929 roku, zresztą którego remont no, właśnie kończymy. On, no, najważniejsze rzeczy już są zrobione, jeszcze sprawy wykończeniowe, ale to już będzie się w trakcie, będzie to w trakcie realizowane. To jest taki niebieski z drewnianymi tak, niebieski z drewnianymi ławeczkami, dokładnie. I to będzie najstarszy. Poza tym będą tramwaje no, powojenne od 1949 roku do lat 80. Natomiast autobusy będą przede wszystkim z lat 80. i pierwszej połowy 90. Łącznie będzie 6 linii, więc no, oferta jest myślę dosyć bogata. Dwie tramwajowe, które kursują, znaczy M1 Okulna, która kursuje po centrum i wszystkie te muzea w centrum łączy, między innymi no, Muzeum Narodowe, Ossolineum, tutaj no, Ostrów Tumski oczywiście, Muzeum Architektury. Linia M2, także tramwajowa, wjedzie do Hali Stulecia, gdzie jest tam też możliwość zwiedzania i też wystawa Golgota Wschodu, którą zorganizowało Centrum Historii Zajezdnia, tam przy ulicy Wittiga. No i będą cztery linie autobusowe. Jedna do Muzeum Śląska, które się otwiera nieco później, w związku z tym linia też zacznie kursować później, ale będzie jeszcze po północy, będą jeszcze autobusy jeździć. Będzie do Muzeum Motoryzacji w Topaczu i do dwóch bunkrów dwie linie na północy, czyli na ulicę Pełczyńską i na Polanowice. Tam są dwa bunkry otwierane właśnie zawsze przy okazji Nocy Muzeów i też będzie można tymi naszymi autobusami tam dojechać. No właśnie, tutaj jeśli chodzi o to, jak z tego można skorzystać. Musimy na jakimś wyznaczonym przystanku się pojawić, bilet zakupić, jak to wygląda, jeśli chodzi o Noc Muzeów oczywiście. Znaczy przejazd jest darmowy, bo wszystko w ramach Nocy Muzeów oczywiście jest darmowe. Najlepiej, jeśli ktoś chce skorzystać z tej naszej oferty, no to przyjść na Plac Teatralny, bo spod opery wszystkie linie łączą się przy operze, zbiegają się przy operze i co 5 minut będzie coś odjeżdżać. Tramwaje, jedna linia co 15, drugie co pół godziny, autobusy co pół godziny, niektóre co godzinę, ale w każdym razie co 5 minut będzie coś odjeżdżać, więc tak naprawdę jeśli chcemy się gdzieś właśnie dalej poza centrum dostać do tych muzeów, to najlepiej przyjść na operę. Natomiast po drodze oczywiście można wsiąść. Szczegółowe rozkłady są u nas na stronie i na stronie Wrocławia, u nas kstm.pl, a na stronie Wrocławia, tam gdzie wszystkie rozkłady komunikacji miejskiej, tam te rozkłady mają być zamieszczone. Natomiast zwracam uwagę, że niektóre z linii autobusowych są takie trochę pośpieszne, to znaczy nie stają na wszystkich przystankach, no bo skupiliśmy się na tym, żeby połączyć muzea, no i też żebyśmy na przykład do tego Topacza nie jechali godzinę, tylko żebyśmy zajechali pół godziny, więc tutaj warto zwrócić uwagę, żeby no, wyjść na ten właściwy przystanek. Czyli plus jest taki, że oprócz tego, że możemy skorzystać z takiej przejażdżki zabytkowymi pojazdami, to jeszcze możemy dojechać do miejsca docelowego i zwiedzić, tak jak pan wspomniał słusznie, Halę Stulecia i jakieś inne muzea. Wiem, że te przejażdżki cieszą się popularnością. Udało mi się, pamiętam, rok temu też się załapać, chociaż było niełatwo, trzeba było trochę się wcisnąć, ale rzeczywiście to takie niesamowite przeżycie, bo trochę można, że tak powiem, zanurzyć się w innym świecie i po prostu wykonać taką podróż do przeszłości troszeczkę.
Tak, znaczy ta ciasnota, można powiedzieć, też jest podróżą do przeszłości, bo kiedyś w tych naszych, w tych pojazdach komunikacji miejskiej było dosyć ciasno. Tutaj odnoszę się do słynnej jazdy na Winogrona, kiedy w tramwajach było tak ciasno, że ludzie wisieli na zewnątrz, trzymając się tam jakichś, nie wiem, poręczy, jakichś rzeczy. No oczywiście tak u nas nie będzie, bo to nie jest w tym momencie prawnie oczywiście dopuszczone i jest to niebezpieczne. Natomiast rzeczywiście jest czasem dosyć ciasno. Sama noc muzeów jest atrakcyjna, więc to powoduje, że tych ludzi jest dużo, plus możliwość przejechania się w zasadzie bardzo różnymi środkami transportu, bo będziemy mieli przegląd prawie że całego XX wieku. Nie będzie samego początku, natomiast to są tramwaje już rzeczywiście bardzo cenne, delikatne można powiedzieć, więc na taką masową imprezę niekoniecznie wskazane. Natomiast większość tej historii będzie pokazana od tych drewnianych ławeczek właśnie i drewnianej konstrukcji tramwajów w dużym stopniu, aż po pierwsze autobus niskopodłogowy, bo też taki w naszej kolekcji mamy. Ogórek może też się pojawi? Ogórek też się pojawi, też będzie autobus Ogórek. Natomiast też zaznaczamy, że one będą trochę zmieniać linię, to znaczy Ogórek pojedzie jeden kurczy tam dwa do Topacza, później będzie jeździł do stadionu Wrocław, więc to nie jest tak, że jeden autobus jest przypisany do konkretnej linii, więc właśnie zapraszamy na operę i wybieranie z tego, co tam będzie podjeżdżać, jeśli ktoś konkretnymi typami pojazdów jest zainteresowany. No i stamtąd, rozumiem, można wybrać się w tą podróż. Tak. Co więcej, dla tych, którzy na przykład nie zdążą dzisiaj 18 maja załapać się na tą noc muzeów i na te przejażdżki, to wiemy, że szykuje się kolejna impreza, na której Państwo się pojawicie z tymi zabytkowymi pojazdami. Tak, więc jeśli ktoś chce, nie jest w stanie przyjść teraz na noc muzeów w sobotę, to w kolejną sobotę za tydzień, 25, jest dzień otwarty MPK. Tu myślę, że samo MPK będzie robić odpowiednią promocję, ale my tam także się pojawiamy kilkunastoma naszymi pojazdami. W zasadzie uruchomienie pojazdów będziemy mieli nawet nieco większe niż na noc muzeów, tylko że większość z nich tam będzie na wystawie. Po prostu będzie można na zajezdni GAI, bo tam się odbywa impreza. Zobaczyć, wejść. Przekonać się, jak to podróżowało się, a też trochę jak się prowadziło, bo my zawsze do niektórych pojazdów umożliwiamy, żeby było wejście za kabinę, tylko do niektórych, bo też to ze względów bezpieczeństwa. I też chodzi o ochronę tych pojazdów, prawda, żeby ktoś tam nie poprzełączał nam jakichś różnych rzeczy albo czegoś nie zniszczył, ale do części pojazdów właśnie na stanowisko motorniczego czy kierowcę będzie można wejść. I będzie też jeden z naszych tramwajów kursował jako linia taka wycieczkowa z przewodnikiem, z komentarzem będzie się można przejechać, więc to też takie dosyć duże święto. I jeszcze mamy później, już wchodzimy w kolejny weekend, w sezon turystyczny, czyli wrocławskie linie turystyczne. A jak to będzie wyglądało? Jeszcze może tak podpytam ogólnie, ile macie tych pojazdów w swoich zasobach? Tych pojazdów jest około 30, przy czym to nie są wszystko pojazdy pasażerskie, bo na przykład mamy też lorę transportową, taki wagonik tramwajowy do transportu różnych rzeczy. Mamy stara powypadkowego, który był przez MPK wykorzystywany do wkolejania tramwajów, więc wśród tych 30 pojazdów to nie wszystkie są do wożenia pasażerów, ale około tych 20 pojazdów jesteśmy w stanie uruchomić. Część też jeszcze czeka na remont, kilka autobusów, pewne jak wagony tramwajowe także, więc sukcesywnie staramy się to remontować. Tak jak ten Linka Hofmann Standard, ten niebieski tramwaj, który jutro pojawi się po raz pierwszy. On ostatni raz pasażerów woził gdzieś w latach 90. Gdzieś 92, 93 rok wtedy został uziemiony.
on uległ pewnemu uszkodzeniu, później jego części wykorzystywano do innych tramwajów, żeby je usprawnić. Natomiast no właśnie po tym, no w zasadzie ćwierćwieczu postoju udało nam się go uruchomić, wyremontować. Ten akurat pojazd metodą gospodarczą, bo no na niego nie mieliśmy dotacji, no ale no jest sprawny, liczymy, że też nie zrobi nam żadnego numeru i te 8 godzin podczas nocy muzeów ładnie wyjeździ. No jazdy próbne były obiecujące. I sprawdziły się. Tak. Tutaj, jeśli chodzi właśnie o ten sezon, który za chwilkę się rozpocznie pod koniec maja, wiadomo, zobaczymy te wszystkie przepiękne pojazdy, będziemy mogli z nich skorzystać, ale właśnie na jakiej zasadzie można będzie skorzystać, bo wiadomo, że tutaj już prawdopodobnie nie będzie wszystko za darmo. Tak, Noc Muzeów, Dzień Oferty MPK, to jest impreza, to są imprezy darmowe, Wrocławskie Linie Turystyczne. No one są biletowane, ale to też nie jest duży wydatek, bo to jest w ramach taryfy miejskiej. Więc jeśli ktoś ma bilety miejskie, czy jakieś... Urban Card, czy nawet bilet jednodniowy, to może z tego skorzystać. Natomiast też my sprzedajemy bilety w tej samej cenie jak bilety jednorazowe. No o tyle zachęcamy do kupowania tych biletów u nas, bo one przeznaczane są na utrzymanie taboru. Więc te bilety zakupywane u nas jakby no, pozwalają nam na remont kolejnych pojazdów, czy utrzymywanie tych, które na linii jeżdżą. Też to jest istotne, to nie jest taka tania zabawa niestety. No nie jest tania zabawa. No, tutaj, jeśli chodzi o ten niebieski tramwaj, który wyremontowaliśmy, sam nastawnik, czyli to jest urządzenie, gdzie motorniczy zadaje jazdę lub hamuje, no to jego no, odbudowa w dużym stopniu, bo on był w dużym stopniu zdekompletowany, to wówczas to było 25 tysięcy netto, a w tym momencie już to jeszcze było przed zmianami cen. W tym momencie, jak się dowiadywałem, za kolejny to jest 35 tysięcy netto, bo takie dwa powinny być w tym tramwaju. No, remont taki kompleksowy tramwaju no to jest grubo ponad 1 000 000 zł. Więc, właśnie dużo, tak, więc to są duże kwoty. Zakup takiego biletu to można powiedzieć, no nie pokrywa tego wszystkiego, ale przynajmniej to jest takie ziarenko i może. Tak, no przede wszystkim na utrzymanie tych podstawowych pojazdów, które na linii jeżdżą. W każdym razie linie będą kursować w soboty, niedzielę i święta. Ruszamy w Boże Ciało 30 maja i będziemy jeździć do 1 września włącznie. No już dalej we wrześniu nie, bo tutaj no też chodzi po prostu o finansowanie, tak. Bo no, linia oczywiście jest wspierana przez gminę Wrocław. I będą 3 linie w tym roku, co jest pewną nowością względem poprzedniego. Jedna tramwajowa w analogicznej formie jak w poprzednim roku, czyli z Opery do Hali Stulecia i z powrotem. Ona to jest we współpracy z MPK, bo tam też będzie jeden tramwaj MPK. Ona będzie kursować co pół godziny. Natomiast 2 linie autobusowe, jedna do Centrum Historii Zajezdnia, a druga też do Hali Stulecia. Przy czym wykorzystujemy no, nowość, czyli Aleje Wielkiej Wyspy, że w jedną stronę dojeżdżamy przez centrum. Autobus będzie właśnie z Opery jechał przez między innymi ulicę Szewską, koło Ostrowa Tumskiego, plac Grunwaldzki do Hali Stulecia, natomiast później wracamy przez Aleje Wielkiej Wyspy i Hydropolis. Czyli taka nowa trasa. Tak, więc będziemy też w weekendy jedynym środkiem komunikacji zbiorowej docierającym do Hydropolis, bo tam akurat tylko w dni robocze komunikacja. Proszę. Regularna jeździ. I tutaj na autobusach to mniej więcej co godzinę z Opery będzie coś odjeżdżać. Znowu no, szczegółowe rozkłady u nas na stronie będą kstm.pl. Ja jeszcze pada podpytam, jeśli chodzi o bilety. To można będzie zakupić tylko i wyłącznie na przykład za gotówkę, czy ewentualnie też płatność kartą? W tym roku we wszystkich pojazdach już będzie płatność kartą. W tamtym roku było tylko w tramwajach, w tym roku już będzie we wszystkich. No wiadomo, że to jest dla nas jakiś koszt, ale z drugiej strony to też generuje większe potoki, ułatwienie dla mieszkańców, dla turystów, więc no w tym roku już udało nam się załatwić, że we wszystkich pojazdach będzie terminal płatniczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem był Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego we Wrocławiu. Dziękuję pięknie. Dziękuję za bardzo rozmowę. I zapraszam na przejażdżki. Państwu również dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.